Strzał na bramkę, gol! Tę najlepszą, jaką mieli! Grosiak, świetnie, Bilejszy! Teraz dystansu, pod poprzek, proszę! Nie ma gola! Bramkarza, teraz słupek! Efektownie tutaj Lipowski teraz będzie chyba strzelał, gol! Grosiak sam szuka tutaj pozycji do strzału, gol! Okazja na gola nad poprzeczką, a byłaby to kapitalna płyta! Dzisiejszym na sam koniec rywalizacji. Ostatnią kolejkę uzdrowiskowej ligi halowej rozpoczniemy od zaległego spotkania, które miało odbyć się w ramach drugiej serii spotkań. Invenio rywalizowało z Joyson Quinn. Zobaczmy, jak to wyglądało. Teraz proszę, jest gol Filipa Fonfary. No i proszę, Fonfara ponownie próbował tutaj z dystansu uderzać, trafił w słupek. I dobrze, teraz tutaj Wroczyński obok bramkarza, prosto do bramki, jest trzeci gol. Zdecydowanie inny, ambitna walka, postawa taka jak w tym meczu poprzednim. No naprawdę. I jeszcze raz, żona, oj, tutaj bardzo dobrze, oszukany. Eichel, Kozub z pierwszej piłki, jeszcze raz. Wroczyński, teraz tutaj jeszcze raz poprawka. W momencie sobie trochę więcej miejsca. No i tak zupełnie nieoczekiwanie ta piłka do bramki wpada. Nie wcześniej, to teraz. Jest to zrobione skutecznie. Misi Whiteys, Mateusz Wroczyński, Misi Whiteys i gol. Gębski, Wroczyński, Gębski i dziewiąty gol. Gębski do środka, Wroczyński gra w klepkę. No i ta piłka choćby nie chciała, to wpada. Tuż przed przerwą, strata dwóch goli, szczególnie ta w końcówce przy syrenie końcowej. Teraz duża intensyfikacja gry przez ten krótki okres czasu. Może tym bardziej, że to będzie już tydzień przed zakończeniem tu, bo jest to, tak jak mówię, mecz zaległy. To Invenio, tu po prostu to bezpośrednie starcie, jakie... No jest też bardzo istotne. A i teraz Kozu przed szansą na gola. Wpada do bramki. Jak czasami się po prostu już chce zejść z boiska, gdy to wszystko wygląda tak, jak teraz to obserwujemy. Wielki podziw, bo też trzeba mieć w sobie dużo woli walki, hartu ducha, innych rozwiązań. Zawodnicy nie będą tutaj na tle tych zespołów spisuje się przeważnie dobrze. Są mecze takie jak ten dzisiejszy, w których jest to trudne i po prostu często się to nie udaje. Gry, zaangażowaniu, być może po prostu doświadczeniu będzie to w stanie przełożyć również na punkty. Invenio w tym momencie detronizuje zeszłorocznego mistrza. Przesadzić z żartem w jedną i drugą stronę. Ale tak jak mówiłem, tutaj ten wynik i ta wygrana właśnie dlatego była tak ważna. Wygraną z Joyson Quinnem Invenio przypieczętowało tytuł mistrzowski. Seria ósma gier jednak była równie ciekawa. W początkowej fazie nikt nie mógł do końca przewidzieć wyników spotkań. Forfan Wałbrzych rywalizował z Invenio. Joyson Quinn z Rzeszeni Wałbrzych, Olimpijczyk Wałbrzych, Forever Football Team, Śmigielskie Ogrodzenia, T-Best oraz Transway GK Auto Lux Allegers. Dzisiaj z tego... Co najbardziej cieszy w rozgrywkach ligowych, czyli z punktów, no to wszystko rozstrzygnie się za kilka godzin, tak do końca. Jednak teraz zobaczymy, co pokaże. No, Invenio pokazuje wszystko idealnie, 44 sekundy. Szyszka sam, spokojnie. No i próbuje tutaj po raz kolejny pokonać nogi. Dobrze, Grzegorz Wroczyński teraz się odwraca tutaj bardzo ładnie, efektownie, bardzo super wręcz wykonana ta akcja, wykończenie perfekcyjne.
kolejnych punktów. Chce tutaj wyjść bezapelacyjnie na pierwsze miejsce, ależ to tylko dlatego, by tutaj przyspieszyć grę. Znalazł Szyszkę, ten już zdecyduje się indywidualnie wejść z tą piłką w pole karne, a to wykończenie akcji. A tutaj już odpowiedź natychmiastowa w roczy. Dobrze tam wchodzi przed żołnę Makowski z problemami, ale udaje się uratować tutaj przed stratą gola. Dobrze przez środek, sprytny pomysł, wykończenie równie udane, 4-0. Dobrze miało być zrobione, no wyszło teraz zupełnie nieoczekiwanie, że da się coś jeszcze tutaj poprawić. Fonfara z problemami, pierwsza taka groźna akcja w tym meczu, ale też to wystarczyłoby wybić z rytmu rywala. Mateusz Wroczyński ładnie tutaj podeszwą rozgrywa z Misiu Aitisem, jest 5-0. Tutaj też starał się być cały czas aktywnie reagujący Wroczyński, Szyszka, no tu jeszcze Wroczyński czekał tam na podanie, piłka jednak wpada pod poprzeczkę, Kolski czeka na piłkę, teraz z pierwszej kontakt bardzo dobrze przygotowany, a dzisiaj Przemysław Grosiak chyba musi zmienić buty, się skończyło, gdyby wpadło, uderzył się o to bramki. Gębski obronione teraz to zagranie, no się na stojąco, od razu schodzi Kostko, świetna asysta, gdyby Gębski trafił. Szyszka spokojnie popatrzył się, jak też tutaj to zrobić, i Wroczyński podcinka. Zawodnicy Forfan dzisiaj naprawdę bardzo ambitnie grają, walczą, starają się, biegają, robią co mogą, by strzelić w końcu tego gola. No nawet teraz proszę tutaj Fonfara, jeszcze Konsewicz. Podejście do tematu jest na pewno bardzo fajne, tutaj nie ma odpuszczania, nie ma rezygnowania z walki, mimo tego, że potem to się może skończyć właśnie tak. Dlaczego nie spróbować, ale teraz przechwyt Misiu Aitis, Wroczyński i gol. Okpisz, ładny przechwyt, szkoda tego, że nie zdecydował się na grę z pierwszej piłki, kapitalny odbiór Mateusza Wroczyńskiego, Szyszka, Wroczyński, Szyszka. Zabawili się tu z bramkarzem. Zgrzewać za momenty ta drużyna. Szyszka po raz kolejny spokojnie. Raz, dwa, trzy. Piłka wpada do bramki. Jest Szymkowiak. No tutaj już jest pierwsza taka próba uderzenia z dystansu. Dobrze to teraz wszystko się zaczyna układać. No... Szymkowiak, ależ to było uderzenie. Zdecydowanie łatwiejszy od Iwenio. I gol, no proszę. Szymkowiak. Aj, proszę, właśnie o te strzały z dystansu tutaj chodziło. Tymkę Kamiński, być może teraz on spróbuje. Tak to zrobił. Zresztą przez rywali. Teraz Szymkowiak świetnie się uwolnił tutaj spod opieki. Miejsce, formacje, choć jeszcze okazja, żołna. Będzie drugi gol, no musi to wpaść do bramki. Słupek, no blisko teraz był Rutkowski z tym uderzeniem, że no niestety, ale ta precyzja w zagraniach jest bardzo konieczna. Żołna ponownie obok Borczyka, gol! Ale teraz tutaj no pokazuje Jason King fantazję w swojej grze, sprawiając wielką niespodziankę. Kuliński broni teraz Wiśniewski. Skończyło się to stratą i w końcu wreszcie ta piłka do siatki wpada. Zobaczymy jednak, czy za chwilę to się wszystko nie zmieni. Jest Szymkowiak, Rutkowski, czyżby teraz w końcu ta piłka zaczęła słuchać? Jeszcze nie. Jeszcze tym razem Szymkowiak, nie dał rady tam Rutkowski, czeka Szymkowiak, Rutkowski w słupek. Czyżby szukał strzału? Słupek, nie ma bramki. Czek z prawej strony, do niego chyba będzie Szymkowiak zagrywał gole po tym, jak ta piłka wpada do bramki. Żołna doskonale teraz ucieka tutaj spod wręcz gilotyny, uciekli to tutaj raczej gracze zrzeszonych, bo to Kuliński pod bramką, gol wyrównujący Kamińskiego. No. Jak teraz tą piłkę szybko odzyskał, bardzo efektownie, zresztą tutaj wszedł ze strzałem. Rutkowski do środka, Szymkowiak teraz tutaj bardzo ładnie, efektownie to wszystko i Wiśniewski broni do góry nogami. I teraz jeszcze okazja żołny na to, by szybko tutaj zrobić coś więcej. Broni Borczyk, tylko że to było chyba za polem karnym już. Znowu sędzia gdzieś tam przysnął. Dobrze, Wiśniewski, a jednak wpada do bramki. Czuł akcję. Strata jednak przy tym zagraniu, Rutkowski teraz tutaj wychodzi, bardzo dobrze Wiśniewski broni to uderzenie. Dobry mimo wszystko występ tutaj bramkarza.
choć teraz już nie był w stanie nic zrobić. Żona blisko tego, by ta piłka wpadła. Aż... No i zabrakło tutaj naprawdę niewiele detali takich, które pozwoliłyby drużynie osiągnąć sukces, a Rutkowski już taką sportową złością postawił kropkę na niej. Niemczyk dzisiaj w roli bramkarza. Teraz tutaj bardzo dobrze rozegrana ta akcja. Stanuszek nie decyduje się jednak na uderzenie, chociaż teraz to zagranie bardzo efektowne. Marczak tam na nogach, nisko. Aj, Stanuszek tu chciał. Być może teraz próba strzału, lewa noga, a obok bramki, niezły pomysł. Stanuszka minął, już teraz próbuje strzelać. Niemczyk no miałby tutaj problemy, gdyby ta piłka wpadła do bramki. I... Teraz jednak już trzeba wracać, bardzo dobre zagranie, tym razem Bogacz, ale tak zupełnie elektrystyczny sposób skończyło się to bramką. Raz zatrzymana akcja, nie ma nikogo, jest wyrównanie! Zawodnikiem, który tym razem zamienił się na stopera, Jagodziński przed szansą, no to by teraz coś tutaj jeszcze zmienić i bramka! 2-1, ależ teraz tutaj Jagodziński zaskakuje. Powiedzieć, bo... Wydaje się, że tak! I to jest właśnie cały Dawid Stanuszek. Nie. Morozow, Kowalski, ależ tutaj niewiele zabrakło. Postarał się odnaleźć. Forever traci piłkę, szansa, Kowalski przeograny, Marczak, jeszcze Bogacz w końcu wpada. Dzisiaj po prostu nie mogli wystąpić w tym meczu. Morozow teraz tutaj chciał zaskoczyć Niemczyka i bliski był tego, by strzelić tutaj gola. Wraca się Poloniewski, wraca się Jagodziński, Bogacz, no teraz to już mógł tylko zapytać, którą stronę. Stanuszek sam. Ach, to mogło naprawdę się podobać. Przy linii bocznej, Morozow. I jest Kowalski z bramką, 5-3. Przeszkodziło Jagodziński z pierwszej piłki, mogło to się tutaj podobać. Tak ambitnie, nie starają się... tracić tutaj szansy, a teraz już tylko jednym golem Jagodziński. Szkoda tego błędu, bo to się pewnie skończy zaraz stratą. Pusta bramka, jeszcze tutaj rozpaczliwa obrona. Marczak kapitalnie sobie poradził. Stanuszek, dopiero Stanuszek strzela gola. Choć jeszcze tutaj utrzymał Poloniewski. I okazja Jagodziński, zabrakło czasu, bo ta piłka pewnie wpadłaby do bramki. Tym razem obok bramki. Kowalski, czyżby tutaj okazja dla Forever? Słupek, ależ ma pecha teraz Dobrosław Kowalski. Trzymać tego zagrania. Dobrze Marczak, no brawo. Stanuszek. Ale dobrze teraz to wymyślili, chociaż nie udało się tego skończyć strzałem. Dobrze też Kowalski daje radę tutaj pilnować. Marczak, no pokonany. Teraz bardzo dobrze rozegrana ta akcja, trzeba to skończyć, a właśnie o to chodzi w tym wszystkim. Trzeba to skończyć, nie ma siły już. Choć Marczak tutaj minąć Morozow, muszą wracać do pomocy koledzy, zagrany na pamięć, Marczak niestety tutaj całkowicie zaskoczony. Aj, proszę, teraz jest okazja do tego, by zagrać tutaj to do środka i jest pusta bramka, jest gol numer 9. No jest w tym zespole mniejsza lub większa, Poloniewski, Jagodziński. No to było trzeba zrobić szybko z pierwszej piłki, tak jak teraz to zrobił Morozow, w wielu przypadkach nie miał nic do powiedzenia, teraz jeszcze Jagodziński, no trzeba było szukać strzału, może teraz za to kapitalny zwód Sadowski, nie ma opcji by to wybronić. Jeszcze jest Jagodziński, bardzo dobrze tutaj sam mija dwóch rywali, Morozow i bramka, i bramek aż 4. To oznacza, że oj, Marczak teraz fatalny błąd, na szczęście to obronił. Morozow, Kowalski i bramka, no proszę, robi się ciekawie, naprawdę ciekawie, a potem zobaczymy, co będzie dalej. Lub właśnie skończyć to w ten sposób. Dobrze, teraz Marczak broni uderzenie. Tych rzeczy tutaj możemy zaobserwować, a teraz jeszcze ta interwencja. No. Teraz Morozow, a Jagodziński nie daje rady. No ale też Niemczyk miał takie prawo, mógł użyć tutaj dłoni. I jeszcze Kowalski, proszę, proszę bardzo! Trzeba to próbować robić częściej. Aj, 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 aj.
Jeszcze raz Morozow, teraz będzie szukał tutaj sam zakończenia tej akcji. No i strzela bramkę. Nie będzie okazji, Stanuszek tutaj nokautuje Marczaka na sam koniec, 12 do 9. Mimo wszystko Sierocki tam cały czas przeskazał, chociaż teraz akurat Mateusz Pieńkowski bardzo dobrze tu wchodzi ze strzałem. Lipowski broni to uderzenie. Żuk. Żuk jeszcze raz. Kula i brawo Kowal, chociaż tam Żuk się jeszcze w tym nie zorientował. Pieńkowski. Namlik, Pieńkowski. Strzela, Lipowski broni, no świetnie teraz tutaj Lipowski. Pieńkowski, Namlik, jeszcze raz gol, ależ teraz ta bramka efektownie wykończone uderzenie. No, przejęcia tutaj, Paczeszny też no, był bliski minięcia rywala, nie udało się tego skończyć. Woźniak, dobrze Kowal. Z Woźniakiem, Żuk ma na plecach Paczesznego, będzie bramka, Kowal broni, no doskonale teraz to do boku rozegranie i gol pod poprzeczkę, uderzenie tutaj Paczesznego, Lipowski nie miał okazji tutaj nawet by zainterweniować przy tej próbie strzału. Piłką, dużo wymienności pozycji, to jest kluczem, tu Żuk, proszę, Kowal jeszcze jest, Gucwa i bramka kontaktowa. Paczeszny. Szukał tutaj zagrania na skrzydło, Lipowski broni, brawo. Bardzo aktywnie, szansa na rozegranie tej piłki, ojej, tutaj na pewno to zabolić mogło. Woźniak jeszcze raz przez środek, ajajaj. Jeszcze się przy piłce utrzymał, jeszcze Sierocki, może teraz Lipowski broni. Teraz zagrać tą piłkę, aj, w końcu ta piłka wpada, jest to dobry mecz. Dużo fajnych interwencji bramkarzy i takich piłek, które potem, właśnie jak teraz, kończą całą akcję. Gucwa, no i Adamczyk, jeszcze tutaj też ta piłka zablokowana. Woźniaka ma obok siebie Gucwę, ale będzie próbował sam, no i proszę, też to było dobre. I kolejna dobra akcja Śmigielskiego, Lipowski! Sierocki, teraz kapitalne rozegranie i piłka trafia w poprzeczkę. Paczeszny. Proszę zobaczyć, jak teraz tutaj się odwrócił kapitalnie z tą piłką. Bardzo ładna, efektowna bramka. To w jakimś stopniu skutkuje też tym, jak gra jego zespół. Teraz proszę zobaczyć, Paczeszny, Lipowski. Znowu świetna interwencja bramkarza. Przeciwnika, Paczeszny sam między trzech rywali, próbuje się tu wepchać strzałem, Lipowski broni to uderzenie. Tak, gdy już tych sił brakuje, precyzji zawsze też zaczyna brakować. Oj, oj, oj. Jeszcze próbuje Śmigielski ze strzałem w ostatniej akcji meczu. No nic z tego już nie wyjdzie. Z racji bliskości w tabeli, z racji możliwości. No i od razu jest bramka na 1-0 dla Transway. Tutaj się zaprezentuje Gołek, Dobrowolski, dobrze Bilejszys. Pański do przodu, Foryśkuna i bramka! No i tym razem chyba będzie próba strzału z dłuższej odległości. Dobrze broni tutaj też Garwol, Kraus. I teraz będzie próbował strzelać na bramkę, nie ma gola, chociaż to było bardzo ładnie. Cały czas tutaj Dobrowolski stara się przeszkadzać, Bilejszy z pierwszej piłki podchodzą trochę wyżej, Kuna, świetny odbiór, szansa dla Aledżes na bramkę, Dobrowolski zablokowany jeszcze, oj. No ale też trzeba uważać, by nie dać sobie właśnie strzelić gola w ten sposób. Jeszcze raz strzało, chyba że zaskoczy czymś. Ależ teraz tutaj uderzył! Kapitalnie to zrobił Pański. Nic nie miałby do powiedzenia bramkarz, żeby ta piłka pofrunęła w światło bramki, ale teraz odpowiedź! Taki sygnał, że to musi wpaść i zawsze wpada! Wpadło teraz! No jak Transway GK Autolux, jeszcze jedno dobre zagranie, teraz tutaj na skrzydło. No i proszę, blisko bramki. Puszy. Może jeszcze tutaj Michał Foryś sam spróbuje. No spróbował, było nieźle, ale też samo uderzenie obok bramki.
Jeszcze to będzie cały czas prowadzenie, a teraz już nawet nieco więcej, 4-1. Pański obok bramki, no ma uderzenie z dystansu, skutkowało potem właśnie takim, a nie innym rozwiązaniem całej akcji. Dobrowolski w końcu, czyżby jednak ta piłka się go posłuchała? Jeszcze raz świetne zagranie za plecy, Garwol tutaj no nie dał rady, by obronić tego uderzenia, piłka jednak też obok słupka. Stracił teraz szansę na dobrą akcję swojej drużyny. No, było blisko też, by tutaj cokolwiek zrobić więcej z tą akcją. Jeszcze raz Transway przed okazją na gola. Czyżby tak jest? Wpada bramka. Z tą piłką zrobić trochę więcej, ale teraz za to odpowiedź. Jeszcze Gołek. Tak, prezentuje się komplet wyników 8 kolejki. Zapierające dechy piersi spotkania. Forfan Wałbrzych przegrywa z Invenią 0-11. Jason Quinn 3-7 ze zrzeszonymi Wałbrzych, choć przez dłuższą część spotkania to Jason Quinn prowadził 3-0. Istna kanonada w meczu Olimpijczyk Wałbrzych Forever Football Team. W Olimpijczyk zwycięża 12-9. Śmigielskie Ogrodzenia pokonuje T-Best 5-1. Transfer GK Autolux w meczu hitowym kolejki wygrywa zaledwie z 5-3. Na czele tabeli Invenio, drugi jest Olimpijczyk Wałbrzych, trzecie miejsce zajmuje Transfer GK Autolux, ale Jesse z 13 punktami na miejscu czwartym. Forever Football Team, Śmigielskie Ogrodzenia, zrzeszeni Wałbrzych po 9 punktów, także tutaj się będzie działo naprawdę dużo w ostatniej kolejce. T-Best Grzegorza Michalaka 7 punktów, Forfan Wałbrzych 6 punktów, wciąż bez punktu Joyson Quinn. A oto naszym zdaniem trzech strzelców, którzy zanotowali najładniejsze trafienia 8 kolejki spotkań. Proszę zobaczyć, jak teraz tutaj się odwrócił kapitalnie z tą piłką. Bardzo ładna, efektowna bramka. Pinkowski na blik. Jeszcze raz gol, ależ teraz ta bramka efektownie wykończone uderzenie. Wydaje się, że tak. I to jest właśnie cały Dawid Staduszek. Oczywiście standardowo wybrana przez nas najlepsza piątka 8 kolejki: Oskar Bilejszy, Dawid Stanuszek, Tomasz Szyszka, Tomasz Rutkowski oraz ponownie Mateusz Pinkowski. Gratulujemy. Przed ostatnią kolejką spotkań prezentujemy Państwu jeszcze klasyfikację najbardziej aktywnych zawodników. Klasyfikacja asyst: na pierwszym miejscu Dawid Stanuszek, później Mateusz Wroczyński. Niewielka różnica między tymi dwoma zawodnikami sugeruje, że do końca obaj panowie będą walczyć o tytuł najlepszego asystenta. Wśród strzelców Mateusz Wroczyński z Invenio oraz Damian Bogacz z Olimpijczyka Wałbrzych po 13 goli. Na drugim miejscu Mateusz Sawicki, Mateusz Krzymiński 12 bramek, Alan Dobrowolski, Filip Brzeziński po 11 trafień, ale aż kilku strzelców z 10 trafieniami ma szansę wciąż jeszcze dogonić liderów. I jeszcze klasyfikacja kanadyjska, gole plus asysty: Mateusz Wroczyński z 26 punktami na miejscu pierwszym, Dawid Stanuszek 24 punkty, miejsce drugie, na trzecim miejscu podium Damian Bogacz z 19 punktami. Wszystko może się jednak jeszcze zmienić, przed nami ostatnia kolejka. Forever Football Team podejmować będzie Joyson Quinn Wałbrzych, ale Jess zmierzy się ze Śmigielskim Ogrodzenia zrzeszeni Wałbrzych, zagra z Invenio, natomiast Transway GK Autolux zmierzy się z Forfan Wałbrzych i T-Best Grzegorza Michalaka na koniec sezonu zagra przeciwko Olimpijczykowi Wałbrzych. Każdy z tych wcześniej wymienionych zawodników ma wciąż szansę poprawić swój wynik.